Witam w Skibar serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Ostatnio na moim kanale jest ciągle łowienie z ręki na gumę zazwyczaj i uważam, że to troszeczkę się zaczyna robić nudne, dlatego dzisiaj totalna odmiana. Dzisiaj będziemy łowić na trolling i to z fachowcem, bo ze mną jest Maciek Łuczkowski. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski w roku 2019, więc no kapitalnych ryb dzisiaj nałowimy. Ja już się nie mogę doczekać brania. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Zobaczymy, jak to się skończy. Jak przewidujesz? Co tu się wydarzy? Albo się złowi, albo się nie złowi. Mamy fantastyczną atomową pogodę. Z jednej strony widać już nadchodzącą burzę, a z drugiej strony jeszcze pięknie świeci nam słoneczko. Więc uważam, że jest bardzo duża szansa na złowienie ryby. Wielu z Was twierdzi, że trolling to taka metoda, no, że małpa rybę by złowiła. Więc my mamy dużą szansę i postaramy Wam się udowodnić, że to nie jest takie proste i nie złowimy żadnej ryby. Damy radę nie złowić żadnej ryby? Nie złowimy? Że, aby nie złowić, aby pokazać, że to nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje. Dobra, to dawaj wędki wyciągamy, tam będziemy co. Aż tak? No pewnie, wtedy mamy pewność, że nie złowimy. No nie, no tak na łatwiznę to nie iść, to nie można. Dobra, tak. Popuść. No nie, no bez przesady, bez przesady. Czy ta fala to dobra fala? Jesteśmy na fali, jesteśmy absolutnie na fali. Sandaczowa? No mówiłeś, że to jest zupełnie odwrotnie, więc... Nie wiem, no. Tak, nic nie słychać pewnie. Słuchajcie, przyszła taka burza, tak pioruny napierdzielają, że się zawijamy z wody. Będziemy kontynuować potem, bo to nie ma co ryzykować. Ale już deszcz zacina. Mamy straszny niefart ogólnie, bo trolling jest bardzo takim sympatycznym sposobem na szukanie ryb, sandaczy podniesionych, żerujących. No i takie sandacze żeśmy znaleźli na podejściu, no na takim wyjściu, prawda, z 5 na 3 metry. Ale niestety zerwała się burza i nas pogoniło. A już byliśmy tyle od gąski. Bo tak, bo żeśmy się zatrzymali i były pierwsze rzuty oddane. Nie, zanim przyszła burza, to jeszcze kontrolę mieliśmy policji i PSR-ki. No i bardzo dobrze, bo może dzięki temu coś się zmieni nad tym zbiornikiem. Dzięki Sati. Dzięki Sati. Myślisz, że to Sati na nas zasłał? A jak? Sati, dzięki w ogóle za załatwienie bardzo fajnych kwater. Dzięki Sati. A my czekamy, aż burza przejdzie i bierzemy się znowu do roboty. Panie kapitanie, jakieś plany na trolling nowe? Tak. Zupełnie nowe, trolling. Trolling, czyli znowu będzie trolling. Zostańcie z nami. Cały czas łowimy, no bo taki jest scenariusz. Tam nie wiem, czy to ma sens, ciężko powiedzieć. Panie kapitanie, jak pan myśli, jest sens? Ja czuję się jak taki bardzo zawodowy, dobry bokser, który dostał już 300 tysięcy ciosów na głowę i nie umiem odpowiedzieć na takie pytanie. Ja dzisiaj odbiłem nerki na tych falach i głowy, nie wiem nic. Udało się, przeżyliśmy. Idziemy zjeść hambuksa. No i co, tak podsumowując, całkiem sympatycznie, co? Ale pytasz tak do montażu, czy naprawdę? Do montażu. Super, bardzo Wam polecam. No fantastyczna zmiana pogody dzisiaj. Piękne słoneczko, lekki wietrzyk. Już nie wieje, już nie piździ, nie gwiździ, nie zacina wiatrem, deszczem i Bóg wie czym jeszcze. Więc jest szansa na miłe, przyjemne łowienie w dobrym towarzystwie. Panie Maćku, co Pan o tym sądzi? Czy dzisiaj będą brać? Trzymajmy się po prostu tego, co sprawdzone. Albo będą brały, albo nie będą brały. Czyli pół na pół. Obstawiajcie w komentarzach. No mamy rybkę. Niestety no nie jest to rybka z trola, tak jak chcieliśmy. Bardzo mi przykro.
No ale co zrobić? Co to za rybka? Spójrzmy. No sandaczek jaki ładny, miły. Ujojoj. Chodź tu, bąbelku. Co tam, bąbelku, elemelku? Spokojnie go tak wyciągnę. Patrz, hopa. Hopa. Ja pokażę. Taki bąbelek. Taki bąbelek. No i mały bąbelek, no ale, ale rybka, jak to się mówi. Szkoda, że nie strola. No nie dopilnowaliśmy scenariusza, panie kolego. Co teraz będzie? Co będzie, no? Ty mi powiedz, co będzie. Nie wiem. No to co? Jaki pomysł, jaki on musi być smaczny, co? Jaki on musi być dobry. Albo nie, z drugiej strony, bo ona wypłoszy wszystko. Uciekać. Hopa. Cztery słowa do kamery. Tamuj są. Tamuj gryzo. Drugi Maćku, jak już chciałeś skomentować tą sytuację całą. No bo coś przed sekundą mówiłeś, że wiesz, tutaj sobie przygotowałeś sprzęt i rzuciłeś i złowiłeś, ale mi się zdaje, że to ja przygotowałem sprzęt, dałem ci wędkę, a w zasadzie wziąłem pożąchę do testów. I co zrobiłeś teraz? Proszę, kamera na ciebie, i co zrobiłeś? No muszę tu się przyznać, że wziąłem sobie wędkę Maćka, aby zobaczyć się, czy to fajna wędka jest, czy by mi pasowała. I tak stwierdziłem, że bardzo fajna wędka by mi pasowała do łowienia okoni, natychmiast branie miałem. Tak, więc fajna wędka, dosyć taka. No więc, jak to się mówi, nie osądzę jajka po skorupce. No i tak właśnie się skończyło nasze wspólne wędkowanie. To była godzina 13 w niedzielę, jeszcze mogliśmy przez pół dnia łowić. Ja trochę popływałem, no znalazłem te sandacze, bardzo ładnie było widać na bocznym sonarze. Ale Maciek powiedział, że musi natychmiast wracać do domu, bo musi iść do sauny. I podejrzewam, że chyba nigdy go nie zobaczymy więcej. Tutaj na moim kanale nie odbiera telefonów, więc no taka dziwna sytuacja. No dobrze, to teraz tak na chwilę na poważnie, bo nie spotkaliśmy się z Maćkiem przypadkowo na Siemianówce. Tak było, bardzo źle było. Czy to ukradłeś mi rybę, no czy było źle, nie mam pojęcia, oddawaj sandacza po prostu. Co ci mogę powiedzieć? No. Ale ogólnie to Maciek mnie tutaj wkręcił do jakiegoś programu wędkarskiego. Co to będzie? Chciałem wam pokazać, podpisaliśmy już umowę. Umowa może być również taka graficzna. Tu jest Sebastian, zobaczcie, tutaj jest Sebek, o, ze mną na łodzi. Jakby to powiedzieć, nie należy szukać daleko. Jak już masz coś sprawdzonego i wiesz, na co możesz liczyć i kto kim jest, no to po prostu pojawił się projekt, trzeba było wybrać kumpla, który umie łowić, bawi się tym cały czas, zadziwiające. No i niedługo już będziecie mogli zobaczyć, znaczy niedługo, no za jakiś czas będziecie mogli zobaczyć efekty naszej wspólnej tutaj spisanej umowy na papierze. Mam nadzieję, że uśmiechnie wam się mordka podczas tych nagrań. Tak więc niebawem widzimy się w telewizji. Co by to nie znaczyło? No tak, no przytrzymajmy się trochę tajemnicy. No ale dobra. Niech tam, o ja wiem, bo to jest teraz tak się, ja wiem, poczekaj, sam mnie nauczyłeś. Słuchajcie, ufundujemy niedużą nagrodę, taką paczkę gumeczek dla tych, którzy wyczają, co to za projekt, gdzie ten projekt, na jakim kanale ten projekt. I ogólnie po prostu chciałbym wszystkich troli internetowych zaprosić teraz do wspólnej zabawy. No to zaczynamy, coś wymyślę. Na razie, cześć. No i co, wytrzymaliście do napisów? No jeśli tak, to bardzo dobrze. Nie rzucamy słów na wiatr. Proszę bardzo, taki sympatyczny zestawik od Berkleya. To są gumy Realistic Pulse. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają. Co my tu mamy? Takie malutkie cztery mikro babeczki. Tutaj mamy okonki. Tutaj mamy taką dużą babę. Dalej okonie znowu. No płotka. To tą płotkę znacie. Na tą płotkę łysy tłuk w zeszłym roku te wielkie sandacze po 90 cm, więc może komuś przyniesie farta i ktoś takiego sandacza też łupnie. Taka złota płoteczka, no to chyba już bardziej krasnopióra. Tak się prezentuje cały zestawik. Zaraz wrzucam do koperty. No i ogólnie zestawik czeka na tego widza, który pierwszy w komentarzach dobrze zgadnie nazwę stacji telewizyjnej i nazwę programu wędkarskiego, w którym będziemy brać
z Maćkiem udział już niebawem. A to na dzisiaj wszystko. Zostawcie subika, zostawcie łapkę. Trzymajcie się, na razie. Cześć jeszcze raz.